Hej, hej, to znowu my. Wracamy, żeby opowiedzieć Wam, czym jest kubizm, co to za nurt w sztuce, czym się charakteryzuje i jak możecie zacząć myśleć i tworzyć jak kubiści, to znaczy osoby malujące obrazy kubistyczne. Na początek, żebyśmy się nie pogubili, dowiecie się, skąd pochodzi nazwa kubizm i dlaczego akurat ta została wybrana. Ta nazwa po raz pierwszy została użyta we Francji i odnosiła się do francuskiego le cube, z łaciny cubus, z greki kubos, co znaczy po prostu sześcian, czyli kostka. I to właśnie ta kostka jest tutaj istotna, ponieważ artyści zaczęli przedstawiać na obrazach przedmioty zdekonstruowane. Jest to trudne słowo, więc spieszymy z wyjaśnieniem. Wychodzi to z konstrukcji, czyli składania czegoś, budowania. Stąd dekonstrukcja to rozłożenie czegoś na czynniki pierwsze, na poszczególne elementy. Kubiści patrzyli na malarstwo i na sztukę niestandardowo. Może i teraz to by Was nie zdziwiło, ale pamiętajcie, że zanim powstała cała szalona i nieprzewidywalna sztuka współczesna, malarze tworzyli obrazy namalowane realistycznie. Czyli to, co pokazywali, było bardzo zbliżone do tego, co po prostu widzieli. A kubizm korzystał z tej naszej kostki, starał się te zwykłe, zdekonstruowane przedmioty przedstawić w 3D za pomocą kwadratów, prostokątów i innych kanciastych figur. Musicie pamiętać też, że wszystko, co się dzieje w świecie i to, w którym kierunku rozwija się człowiek, ma wpływ na sztukę. W czasie, kiedy malarze zaczęli eksperymentować, samochody pojawiały się coraz częściej na ulicach. Bracia Wright skonstruowali pierwszą maszynę latającą, w nauce i medycynie pojawiało się wiele przełomów, a fotografia już nie była aż tak niedostępna. Ponadto, co równie ważne, archeolodzy odkryli w tym czasie różne figurki i inne przedstawienia sztuki prehistorycznej, która wcześniej nie była znana światu. Prehistorycznej, czyli najdawniejszej, jaką znamy. Ta sztuka była bardzo umowna, składała się też z prostych figur, nieoczywistych dla nas przedstawień. Spróbujemy teraz razem zdekonstruować i sprowadzić do prostych figur samych siebie. Jeśli macie możliwość, to wydrukujcie swoje zdjęcie, ale takie, które przedstawia Was w całości, od stóp do głów. Oprócz tego weźcie papier śniadaniowy oraz ołówek. Przyklejcie swoje zdjęcie taśmą do stołu. Na to nałóżcie papier i jego też przyklejcie, zabezpieczcie, żeby się nie ruszał. Teraz odrysujcie kontury swojego ciała z zaznaczeniem kończyn. Na powstały rysunek nałóżcie kolejny papier, znów go przyklejcie i odrysujcie kształt, starając się pokazać coraz mniej szczegółów. Tę czynność powtórzcie kilkukrotnie. Zobaczcie na wideo, jak to robimy. Po coraz prostszym odrysowywaniu naszych konturów zobaczcie, że przestajecie wyglądać realistycznie, a zaczynacie nabierać kubistycznego charakteru. Kubiści malowali postaci i portrety, ale przede wszystkim skupiali się na pojedynczych przedmiotach. Starali się taki przedmiot namalować nie tylko przodem, ale jednocześnie z góry, z dołu, z każdego boku i od tyłu. Tak, aby na jednym obrazie, na jednej płaskiej przestrzeni pokazał się calutki przedmiot, który namalowali. Nieważne, czy to była butelka, garnek czy skrzypce. Wyglądało to trochę tak, jakby postawili ten przedmiot w jednym miejscu i zaczęli malować go na płótnie. Następnie nie ruszali przedmiotu, za to brali to płótno, na którym malowali i ustawiali się w innym miejscu i domalowywali kolejną część obrazu. Było to właśnie to umowne, dość luźne, ale geometryczne postrzeganie rzeczywistości.
Do tego, zamiast myśleć tylko o tym, co jak wygląda, starali się pokazać też, a może nawet przede wszystkim, to, czym jest ten przedmiot. Starali się przedstawić go na jednym płótnie ze wszystkich możliwych stron oraz to, czym on jest, jaką pełni funkcję, czy ma zapach, czy wydaje dźwięk. Próbowali uchwycić to, czym jest w całości, nie tylko to, jak naprawdę wygląda. Starali się uchwycić jego istotę. Obrazy wypełniały się próbą pokazania smaku, zapachu czy dźwięku. Najbardziej znanymi malarzami, którzy zapoczątkowali kubizm, byli Hiszpan Pablo Picasso i Francuz Georges Braque. Pablo Picasso, zafascynowany nowo odkrytą sztuką afrykańską i sztuką prehistoryczną, porzucił malarstwo realistyczne i zaczął tworzyć nieznane do tej pory nikomu geometryczne, ostre i schematyczne formy. I chociaż z naszego punktu widzenia było to niesamowicie ważne, dla Picassa to nie było jeszcze to, czego szukał. Chciał znaleźć to coś, co będzie najważniejszą częścią jego obrazów, co pozwoli na pokazanie rdzenia czy sensu istnienia tego, co przedstawia. Przypatrując się afrykańskim maskom czy znalezionym figurkom, zdał sobie sprawę z tego, że nie tylko to, jak są przedstawione, jest fascynujące, ale również to, że były to obiekty pierwotne, stworzone w celach magicznych i sięgające początków istnienia człowieka. Te prehistoryczne przedstawienia były genialne w swojej prostocie, bez zbędnego dumania, bez dodatkowych zdobień. Były właśnie tym, czym miały być, pewnym znakiem. I tak też chciał tworzyć swoją sztukę. W tym samym czasie do podobnych wniosków co Picasso zaczął dochodzić Georges Braque. Dekonstrukcja, poszukiwanie sedna, istoty przedmiotów połączyły obu malarzy, którzy pewnego dnia zaczęli razem tworzyć i eksperymentować z formami i rozwijać kubizm. Co to znaczy, że kubizm się rozwinął? O tym opowiemy następnym razem. A teraz, niczym Braque i Picasso, postaramy się uchwycić istotę przedmiotu. Stworzymy wypukły obraz. Do warsztatu potrzebujecie nożyczek, kleju, ołówka, fragmentu materiału, ewentualnie kawałka filcu czy guzika oraz kartony. Mamy na myśli dużo kartonów. Wydrukujcie lub wytnijcie z gazety przedmiot, którym chcecie się zająć. W naszym przypadku będą to skrzypce. Zacznijmy od tego, aby zaznaczyć sobie kontury naszego przedmiotu, tak jak przy wcześniejszym ćwiczeniu. Następnie dzielimy ten przedmiot na części, tak jak w przypadku naszych kończyn. Teraz musicie zdecydować, która część przedmiotu ma wystawać najbardziej, a która będzie płaska. Ponumerujcie je sobie. Przyjmijmy, że na 7 lub 8 elementów. Następną część warsztatu jest dość trudno opisać, dlatego uważnie obserwujcie wideo, na którym wszystko dokładnie pokazujemy. Thank you.
To tyle z naszej strony. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny Wtorek Sztuka.